W świecie zwierząt sprawa jest prosta. Niektóre, szykując się do snu zimowego, pochłaniają każdą dostępną porcję jedzenia, tak by zapewnić sobie odpowiednią grubą warstwę tłuszczu. Z kolei niektóre ptaki przemierzają tysiące kilometrów, by przesiedlić się w miejsca możliwie dalekie od tego, gdzie panuje zima. A ludzie? Miejsca w ich szafach na krótkie spodenki i stroje kąpielowe zastępują ciepłe płaszcze i czapki. Natomiast jak się ma sprawa z drzewami? W jaki sposób one przygotowują się do zimy? Jakie mechanizmy wypracowały przez lata, dzięki którym przeżycie zimy to dla nich sprawa lekka jak liść? Żeby najlepiej oddać, w jaki sposób drzewa szykują się do snu zimowego, można by się posłużyć analogią na temat niedźwiedzia. Ten przed zimą obżera się na potęgę, by później z nagromadzonego tłuszczu czerpać przez wszystkie zimowe miesiące. Drzewa również robią sobie zapasy, przeprowadzając intensywną fotosyntezę, aby zgromadzić w sobie jak najwięcej cukrów, tłuszczów i wody. Drzewo jednak drzewu nierówne, niektóre przykręcają kurek już w sierpniu, tak jak chociażby czereśnia i jarzębina, które już wtedy przebarwiają swoje liście w odcienie czerwieni, inne trzymają liście jak najdłużej, by jak najdłużej łapać jak najwięcej światła. Zadań przygotowawczych jest jednak więcej. Trzeba wszak jeszcze zatroszczyć się o odpowiednie zapasy wody, bo przez pierwsze miesiące zimowe, gdy mróz wiąże wodę pod postacią śniegu i lodu, korzenie będą miały bardzo ograniczone możliwości jej pobierania. Stąd drzewo musi przetransportować wodę do pnia i korzeni, bo gdyby tego nie zrobiło, to woda mogłaby zamarznąć i wtedy najpewniej rozsadziłaby przemarznięte drewno. Rośliny wytworzyły także mechanizm zagęszczania soku komórkowego, w którym gromadzą cukry oraz białka ochronne, obniżające próg zamarzania do nawet minus 50 stopni. Żeby drzewo przez zimę nie uschło, przyda się każda porcja wody, a tej jest w liściach sporo, więc wyprowadza ją z nich czym prędzej, powodując, że wkrótce potem liście opadają na ściółkę. Liście zimą do niczego się drzewu nie przydają, stąd powodów do ich pozbywania jest znacznie więcej. Pierwszy powód jest iście zapobiegawczy. Jako że te są cienkie i wiotkie, to i tak mrozy, wiążąc w nich wodę, tym samym doprowadziłyby do ich zniszczenia. Z liści wyprowadzany jest również chlorofil, czyli zielony barwnik, który będzie ponownie potrzebny wiosną, by wówczas drzewo było w stanie wypuścić tysiące nowych paneli słonecznych. Gdzie tu jednak sens? Pozbywać się tych wszystkich liści jesienią tylko po to, by za parę miesięcy wykorzystać masę energii, by je znowu odtworzyć? Ewolucja najwyraźniej dobrze to sobie skalkulowała, bo drzewa liściaste nie mają żadnych oporów, by liście uznać zimą za bezużyteczne. Powodów jest jednak więcej. Chociażby wiatr. Dzięki temu, że drzewo z liści się ogołoci, staje się bardziej aerodynamiczne, przez to trapiące lasy jesienią i zimą wichury stają się dla nich do zniesienia. Stojące samodzielnie drzewo ma jednak stosunkowo mniejsze szanse oprzeć się wichurom niż w lesie, bo tam obowiązuje zasada w kupie siła, gdy kołyszące się drzewa podczas tego właśnie kołysania opierają się jedno o drugie, stawiając wichurom czoła. Kolejnym powodem do zrzucania liścia z tego odzienia są śnieg i lód, które obciążając liście mogłyby sprawić, że ciężar byłby dla wielu gałęzi nie do uniesienia i łamałby je, sprawiając, że wiosną powierzchnia, na której mogłyby się pojawić nowe liście, byłaby mniejsza. A mniej liści to mniejsza zdolność do łapania światła słonecznego, więc i słabsza fotosynteza, a w ostatecznym rozrachunku wolniejszy przyrost drewna. Same wady.
Lepiej więc tymczasowo pożegnać liście, żeby na wiosnę drzewo mogło wrócić silniejsze. Widać, że i drzewo woli czasem zrobić jeden krok wstecz, żeby na wiosnę móc zrobić dwa do przodu. Ale, las jest większą społecznością drzew i gdyby wszystkie drzewa w tym samym momencie startowały z przygotowaniami do zimy, to wówczas młode i niskie drzewka nie miałyby okazji stać się w przyszłości potężnymi egzemplarzami, bo cały czas żyłyby w cieniu swoich rodziców. Stąd też młode drzewka opóźniają moment swojego zrzutu liści do maksimum, by tankować masę energii już po tym, gdy dorosłe osobniki zrzucają liściaste parasole. Zdarza się oczywiście, że granice przeciągną zbyt daleko i wówczas zaskoczy je śnieg, ale przez to, że są i niskie, i niezbyt rozłożyste, i wiotkie, to zarówno wichury, jak i zalegający śnieg nie zrobi im większej krzywdy. Podobną sztukę uprawiają na wiosnę, zaczynając wypuszczanie nowych liści trochę wcześniej niż ich rodzice, by napakować się energią jak kabanos. Skąd jednak wiedzą, że nadchodzi wiosna? Mianowicie przy powierzchni temperatura jest wyższa, przez co o średnio 2 tygodnie szybciej odbierają sygnał, że idzie ocieplenie i dzięki temu są w stanie szybciej ruszyć na wiosenny żer. No, to skoro spektrum powodów, dla których warto zrzucić liście, jest tak szerokie, to dlaczego drzewa iglaste poza modrzewiem nie decydują się pozbyć igieł? No cóż, u iglaków sprawa wygląda inaczej. Drzewom iglastym opłaca się zostawić igły, dzięki czemu oszczędzają masę energii na wiosnę, dzięki której są w stanie szybciej rozpocząć fotosyntezę. Jednak w przeciwieństwie do liści, igły są znacznie lepiej przystosowane do zimowych warunków, stąd też drzewa iglaste z powodzeniem radzą sobie w znacznie zimniejszych północnych rejonach ziemi, jak i w górach, gdzie zimy są wyraźnie dłuższe niż na nizinach. Budowa igieł sprawia, że nie zatrzymuje się na nich śnieg, przez co połamanie gałęzi jest znacznie mniej prawdopodobne niż u liściastych kolegów. Mniej groźne są dla nich również silne podmuchy wiatru. A ostateczną przewagę igły nad liściem względem tolerancji warunków zimowych stanowi to, że mają znacznie mniejszą powierzchnię, przez co nie transpirują wody w takim samym stopniu. Dodatkowo, drzewa iglaste są w stanie ją dużo skuteczniej magazynować. Ponadto igły pokrywane są grubą warstwą substancji woskowej, która zabezpiecza je przed niskimi temperaturami powietrza. Jak widać, drzewa opracowały znakomite systemy przygotowania się do zimy. Można zadać sobie jednak bardzo podstawowe pytanie. Dlaczego drzewa tak w ogóle potrzebują zimy? I tu odpowiedź jest prosta. Okres wegetacji jest im potrzebny tak samo jak nam, ludziom, sen. Muszą wypocząć po to, by nabrać sił do wiosenno-letniego wzrostu. Jak widać, świat drzew jest niezwykle fascynujący, a dodatkowo drzewa są nam bardzo potrzebne. Jeżeli interesuje Cię jednak, jak bardzo korzystamy z ich obecności, to zapraszam Cię do filmu, z którego dowiesz się, jak wiele korzyści zawdzięczamy drzewom, a który to film wyświetla się Tobie teraz właśnie na ekranie urządzenia. I to by było tyle na dziś. Standardowo zapraszam za 2 tygodnie do kolejnego odcinka, który będzie, mam nadzieję, łechnął Twoją ciekawość równie przyjemnie jak kojący szum lasu. Przyjemności.